aktualnie mieszka w Niemczech, ma niezbyt duże doświadczenie w nawigacji. Startowało kilka załóg. W tej chwili chęć z 200 km Monaco Valence. Zdjęcie już gotowe i będzie można prosić także o autograf. Naprawdę wyjątkowa pamiątka. Osoby, które będą chciały teraz wywołać sobie właśnie tutaj w Kodak Express zdjęcie, otrzymają także kartę złotego klienta. Dlaczego się wywołać? Nie, ta jest limitowana. Podobne prosicie autograf. Możecie także oglądać samochód, możecie oglądać silnik, możecie oglądać ten samochód od środka. Zapraszamy. Startując z Barcelony. Ja będziemy startuje z Warszawy. To był dwulitrowy silnik samochodu, który przypomnę, to jedyny taki Polonez w Polsce i prawdopodobnie na świecie. Polonez z dwulitrowym silnikiem specjalnie przygotowany. Przed start rajdu Monte Carlo w pasażu w Tesco. Tutaj zapraszamy, ja widzę, że z przodu wielu fanów motoryzacji, którzy oglądają silnik tego wyjątkowego w Polsce Poloneza, wyjątkowego, ponieważ przygotowano 58 załóg, powinno się bezsilnie pojawić około 10 właśnie samochodów kultowych. Barwa jak charakter. Za chwilę będę próbował jeszcze z panem Jerzym Mazurem porozmawiać. Póki co otoczyła go rzesza fanów sportu motorowych, którzy stoją ze zdjęciami, za chwilę pewnie poproszą o autograf. Można także... Macie także kartę złotego. Żebyśmy całą ekipę związaną z panem Jerzym tutaj poprosili z przodu przed samochód. Chwila dla fotoreporterów. Oglądajcie do środka, oglądajcie ten samochód, jak on wygląda, jak jest przygotowany. Pytajcie się tutaj z panem Jerzym. Dobra, to spróbujemy się tu ustawić. Mamy tu dobrze. Jak macie na imię? Wyjątkowego Poloneza. Pan Jerzy Mazur rozdaje autografy fanów motoryzacji, którzy chcą jeszcze przed startem rajdu Monte Carlo zdobyć taki autograf. Zapraszamy tutaj bliżej. Można wykonać także zdjęcie sobie, poprosić pana Jerzego o współpracę. A kiedy jest wyjazd? Postaram się porozmawiać. W czwartek o 13 startujemy z Warszawy. O 13? A we Wrocławiu o 17. Ale tak szybko? To tam pi razy. No.